Cześć, przetestujemy sobie dzisiaj nowego energetyka O2K, ale żeby ocena była jak najbardziej obiektywna, kupiłem różnego rodzaju inne energetyki Zero z popularnych firm. No chciałem Monstera też kupić Zero o normalnym smaku normalnego energetyka, jednak przez 2 dni zjeździłem różnego rodzaju sklepy typu Lidl, Biedronka, nawet stacje benzynowe i nigdzie nie mogłem stacjonarnie znaleźć, ale to sobie przy okazji zobaczymy, czy energetyki Zero są tak samo dobre, albo może nawet lepsze niż normalny energetyk z cukrem. Test będzie wyglądał następująco. Zaraz tutaj przyjdzie Anastazja, wleje do każdego z kubeczka któryś z energetyków, nie mówiąc mi, w którym jest który energetyk. Ja przyjdę, spróbuję z każdego kubeczka napoju, powiem jej, jaką ocenę stawiam od 1 do 10 i zobaczymy, który energetyk po prostu jest najsmaczniejszy. Czy wygra dzik, czy wygra zwykły monster, czy może któryś z reszty zero będzie najsmaczniejszy. Dobra, Anastazja, chodź, lewaj. Dobra, jedziemy pierwszy. Od 1 do 10. Ten chyba jest z cukrem. Zwykły monster. No tak słodki. Daję mu szczerze 4. Z 10? No. Średni taki, mdły trochę w smaku. Lecimy dalej. Ten, no już nie jest taki słodki. Taki zwykły, piąteczkę. Taki najzwyczajniejszy w świecie. Bo ten zajeżdża mocno takim typowym energetykiem. I trochę kwaśny. 5. Żaden nie robi szału. Mam nadzieję, że wszystkie będą na 5. Z 10? Ten smakuje najmniej jak zwykły energetyk. Taki delikatniejszy. Nie, ten spoko. Myślę, że taką 7, 8. No 8 możemy dać. Spoko, delikatny. Taki delikatny, zwykły energetyk. I patrzymy ostatni. Nie wiem, czy to po tych wszystkich. Cholera, widzę, co za smak. Jakieś kwaśne owoce. No 4. No bez szału. No ten był ten przedostatni był najlepszy. Co to było? Dzik. Serio? Pierwszy to był Monster, czyli nawet no. Zgadłeś. Drugi Black, piłeś później aha. Tiger, aha. Dzik przedostatni i ostatni Red Bull. A teraz ja to wszystko wypiję. Nie, spoko. Spróbuję jeszcze raz. Spoko. Jest taki z nutką właśnie, coś tam Sucker mówił na jednym ze swoich Instastory, lekkiej cytrynki. Jest taki najbardziej delikatny, najmniej taki ostry, energetyczny smak. Także, no chłopaki się postarali. Można spokojnie konsumpcjować. Pozdrawiam, cześć. Mów cześć. 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 Pies też mówi cześć. Ja.